Dobra pamięć. Chodzi mi po głowie, jak mówisz o tej wirtualnej rzeczywistości, czy ten okres pandemii to nie jest też taki okres, żebyśmy mówili na przykład o rozwiązaniach typu VR, typu wirtualna rzeczywistość, że taka łuczniczka, która musi schodzić gdzieś tam do piwnicy i tak dalej, czy ona na przykład nie mogłaby włożyć hełmu i jakiejś imitacji takiego łuku, żeby potrenować w ten sposób? Czy ty masz w tym obrębie jakieś zdanie swoje? To znaczy technologie, z których my korzystamy, no też przenieśliśmy na rzeczywistość akurat wirtualną. Tu są pewne, znaczy tak, ten trening oczywiście w rzeczywistości wirtualnej, on jak najbardziej będzie funkcjonował i jest wskazany. Szczególnie tu bym się odwołał do sportów motorowych, gdzie oni korzystają z symulatorów. No i tu jest takie bezpośrednie przełożenie w tym sensie, że niektóre symulatory mają też siłowniki, gdzie mamy przeciążenia środkową do środkową, więc jeszcze jak dołożymy do tego VR i ten tor w takiej rzeczywistości trójwymiarowej, to rzeczywiście warunki są bardzo zbliżone. Natomiast wydaje mi się, że to zawsze w pewnym sensie jest uzupełnienie. To, z czym my się przy VR-ze zetknęliśmy z pewnym problemem, to to, że jednak niektóre osoby nie czuły się najlepiej po takim długotrwałym stosowaniu tej technologii, jakby ponad to, co było potrzebne, tak? Czyli nadmiar tego powodował, że jednak ich odczucia były różne, więc na to bym zwrócił uwagę. No i druga rzecz taka podstawowa. Ja myślę, że na szczęście, jako uzupełnienie treningu, tak? Natomiast nie zdarza się jednak i nie zdarzyło się, chociaż powiedzmy pokazywane są przykłady w mediach, że na przykład sportowiec z rzeczywistości wirtualnej trenował coś i na przykład trafił do sportu wyczynowego i daje sobie w 100% radę. No niestety tu jest ta pewna gradacja. Trening podstawowy i jeżeli byśmy dołożyli do tego inne metody, to jak najbardziej, ale myślę, że VR to by było, strzelam około 30% w takim okresie trudnym, jak jest w tej chwili, pracy mięśni takiej faktycznej i naszych procesów poznawczych nie zastąpimy, uzupełnimy, ale ja myślę, że to pewnie tu prezentujemy podobne podejście, bo jak wzmacniasz pamięć, czy stosujesz jakieś techniki, no to przecież nie mówisz w ten sposób, że ta technika w 100% poprawi pamięć, tylko ona pewien zasób działań, czynności, motywacji ćwiczącego dopiero daje ten efekt, więc tak, ja myślę, tak, że na szczęście. Ale to tutaj bardziej byś mówił na przykład o tym, że ten VR jeszcze na ten moment jest raz, że niedojrzały i rozumiem, że też z drugiej strony nawet gdyby był bardzo dojrzały i to przebywanie w tych goglach przez 3-4 godziny nie dawałoby żadnych nudności i tego typu rzeczy, to i tak byłby substytut, tak? Cały czas, mimo wszystko. To znaczy bardzo potrzebny substytut i bardzo efektywny w pewnym sensie ze względu na nowość, tak? Bo tutaj musimy mieć świadomość, że te nowe bodźce, one bardzo szybko działają, czyli jeżeli na przykład dajemy nową technologię zawodnikowi, który nie korzystał z tego, to postęp będzie widoczny. Natomiast tak praktycznie widoczny postęp to jest parę procent, tak? Więc tu nie mówimy o jakichś rewolucyjnych, dużych zmianach, natomiast ja bym to powiedział jeszcze w inny sposób. VR, ale w połączeniu z wizualizacją, czyli jeżeli sobie wyobrażamy to, co robimy, stosujemy VR, ćwiczymy jeszcze, faktycznie jeździmy, jeżeli będziemy oczywiście mogli, trzymając się sportów motorowych. Wirtualna rzeczywistość jak najbardziej tak, jako cenne uzupełnienie treningu, ale nie jako element zastępujący trening podstawowy. Dobra pamięć.